Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj u mnie i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik pod tytułem Nowości i prezenty. Troszeczkę się tego uzbierało, dostałam kilka fantastycznych rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, podać linki do dziewczyn, bo dziewczyny są naprawdę bardzo zdolne i sprawiły mi wiele przyjemności i wiele radości. Dlatego dzisiaj, jeżeli jesteście zainteresowani, kilka rzeczy, będzie trochę książek, trochę takich rzeczy ala jedzeniowych, troszkę kosmetyków z Maybelline i dwa kominy, które już, co po niektórzy z Was na pewno widzieli na kanale Daily Boogie. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi i chcecie obejrzeć taki filmik w moim towarzystwie, to zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, zaczynamy. Pierwsze dwie rzeczy będą to kominy. Jeżeli oglądacie Daily Boogie, to tam możecie być na bieżąco, ponieważ tam kręcę takie dzienne vlogi, takie całe dnie ze mną, vlogi domowe, vlogi wyjściowe, kanał z vlogami. I ci wszyscy, którzy mnie tam śledzą, wiedzą, że kupiłam sobie dwa kominy, przepiękne kominy, które mnie mega zauroczyły. Są to kominy z Mojito. Cieplutkie, przyjemne, w pastelowych kolorach. Ja Wam powiem szczerze, że takich kolorów jeszcze u siebie nie miałam, a jestem naprawdę wielkim freakiem, jeśli chodzi o kominy, szaliki, szale i wszystko tym podobne. Ten kosztował coś około 50 zł, dokładnie już nie pamiętam cen. Jest milutki, przyjemny, no i w kolorze miętowym. Coś, co naprawdę uwielbiam, no bo wiecie, że ja za pastelami szaleję. Kolejny, który po prostu zrobił furorę i na Instagramie, i właśnie na Daily Boogie, to jest również gruby, ciepły komin z Mojito i on kosztował 59 zł, a tamten chyba 49 zł. No coś na miarę, ponad 50 zł. Metki podrywałam, już w nich chodziłam, także dokładnie nie pamiętam. Przyjemny, mięciutki, no i ten błękitny kolor naprawdę mnie zauroczył i weszłam do sklepu i powiedziałam, że nie, muszę wziąć te dwa, z jednym po prostu nie wyjdę. Także na wstępie kominy, które naprawdę teraz w Białymstoku pruszy śnieg, jest bielutko i wydaje mi się, że no super, bardzo się cieszę, że je sobie zakupiłam. Kolejna rzecz, którą sobie kupiłam i która po prostu zasługuje, żeby pojawić się dzisiaj w holu, jest to pilniczek z Pepco. Byłam w Pepco i potrzebowałam natychmiastowo jakiegoś pilniczka i zakupiłam sobie taki. On kosztował 2,99, także 3 zł, fajny, niebieski, w kwiatuszki, na pewno mi się przyda. Kolejna rzecz, słuchajcie, będzie to przesyłka, która przyszła do mnie do skrzynki, do mojej skrytki pocztowej i już Wam pokazuję, po prostu jest coś wspaniałego, jest to przesyłka od Ingi, która ma również fanpage'a na Facebooku i oczywiście wszystkie na miarę do dziewczyn zostawię Wam na dole. Naprawdę ten prezencik wywołał uśmiech na mojej twarzy. Pierwsza rzecz, jest to taki cupcake i to jest bryloczek z filcu, bryloczek, który już niedługo przyczepię sobie do kluczy, tylko po prostu chciałam Wam pokazać, jak wygląda. No moim zdaniem jest cudowny. Różowa babeczka z miętową kokardką. Tutaj mamy prezenciki, ptaszki. Coś cudownego, coś zupełnie w moim stylu, co naprawdę bardzo przypadło mi do gustu. Ale coś, co mnie rozczuliło, słuchajcie, to jest tada! Sowa różowa w takiej oto pięknej spódniczce i z tyłu ma napisane Boogie Silver. No po prostu cudowności. Teraz tutaj w Białymstoku cały czas stoi na moim biurku, ale nie mogę się doczekać, kiedy zabiorę ją ze sobą do Londynu i postawię już na swoim biurku, tam gdzie edytuję dla Was filmiki, gdzie wszystko się dzieje. Także te dwie rzeczy dostałam od Ingi, dziękuję serdecznie, moim zdaniem naprawdę trzeba mieć talent, żeby coś takiego wykonać. Dużo uśmiechu dzięki tym prezentom, także super, świetna niespodzianka. Facebooka Ingi i wszystkie na miarę na Ingę oczywiście zostawiam Wam na dole, bo dziewczyna robi naprawdę cudowne rzeczy. Kolejne rzeczy, które chciałam Wam pokazać, to po prostu rozpłakałam się. To są rzeczy od Beaty, która również prowadzi sklep internetowy i ma fanpage'a na Facebooku, obrazy na zamówienie, wszystko oczywiście na dole. Słuchajcie, pojechałam do swojej skrytki pocztowej, żeby zobaczyć, czy czegoś tam nie ma. Wchodzę, wyciągam ogromną kopertę, a tam dwa obrazy moich pupili. Rozpłakałam się w samochodzie, uwierzcie mi, po prostu ja uwielbiam tak zdolnych ludzi, kocham ludzi z pasją i to, co Beata dla mnie namalowała, no to słuchajcie, zaraz zresztą sami zobaczycie. Również pokazywałam już na Daily Boogie, są to obrazy moich wspaniałych pupili. Zobaczcie, to jest Lulu. Wygląda tak naprawdę identycznie jak moja Lulunia. Także no po prostu rewelacja.
No, brak mi słów. Kolejny obraz, który również dostałam, to jest kolejny piesek bardzo bliski memu sercu, który jest tutaj w Białymstoku i jest to Tosia, moja kochana Tosiunia, którą na pewno zabiorę ze sobą do Londynu i gdzieś na ścianie sobie te obrazki przywieszę. Także wyobraźcie sobie, jaka ogromna była moja radość. A później jeszcze Beata napisała, że ma dla mnie mopsika. Na sam koniec ma dla mnie mopsika, więc w kolejnej przesyłce wysłała mi Lilunię. No po prostu dla mnie te obrazy są urocze. Jeżeli macie swoich pupili, macie swoje zwierzęta, to moim zdaniem warto coś takiego wykonać, bo jest to naprawdę coś fascynującego. Na miarę do Beaty oczywiście na dole. Dobra, jedziemy dalej. Teraz będzie książkowo. Mam kilka nowości książkowych, więc zaczynamy. Pierwsza książka, którą dostałam z wydawnictwa, przepięknie opakowana. Ja już bardzo dawno wstawiałam zdjęcie na Instagram, ale jako, że zostawiłam te rzeczy w Białymstoku, no to dopiero teraz mogę Wam je pokazać. Przepięknie opakowana, słuchajcie. Jest to książka, kontynuacja chyba, z tego co kojarzę, Dumy i uprzedzenia. Wiem, że dużo dziewczyn teraz czyta. Wiem, że oceny są naprawdę bardzo pozytywne. Więc i ja nie mogę się doczekać, kiedy po prostu sięgnę po tą książkę i zacznę ją czytać. Jeżeli czytałyście, koniecznie dajcie znać, bo jestem naprawdę ciekawa, tylko nie zdradzajcie szczegółów. Po prostu napiszcie, czy książka fajna na takie długie, zimne wieczory, czy raczej nie. Tylko nie zdradzajcie mi po prostu zakończenia, bo tego nie lubię. Także Jo Baker, taka piękna książka, kontynuacja Dumy i uprzedzenia. Zobaczymy. Mam nadzieję, że przypadnie mi do gustu. I kolejna książka, Master of Sex. Słuchajcie, wiem, że jest serial, wiem, że Szusz ogląda i powiem Wam szczerze, że cały czas zbieram się, żeby go sobie obejrzeć, ale jakoś nie mam czasu. Mam książkę, serialu jeszcze nie oglądałam. Dużo z Was już mi wcześniej pisało, kiedy wstawiłam zdjęcie na Instagram, że jest to książka naprawdę godna przeczytania, serial również godny obejrzenia, także no jestem po prostu bardzo ciekawa. I jakiś czas temu byłam w Carrefourze. Ja w Carrefourze uwielbiam ten dział książkowy, bo naprawdę można znaleźć dużo fajnych książek, jak i dietetycznych, i romansów, i w ogóle wszystkiego różnego, całe mydło i powidło. I kupiłam sobie całą serię, Szybko i smacznie, i tutaj mam na przykład książkę Dania jednogarnkowe. Każda z tych książek kosztowała 4,99, 5 zł, więc cena również super. Także tutaj mam dania jednogarnkowe, przepiękne wydanie, prosto napisane, super przepisy, wszędzie napisane są kalorie, więc tym bardziej dla mnie na plus. Kolejna są to sałatki, mam również, proszę Was, przekąski, drób i krewetki, bo jeżeli o mnie chodzi, to ja cały czas mam problem, słuchajcie, z tym, co zrobić z krewetkami. Mam takie swoje 3 popisowe przepisy na krewetki, ale powiem Wam, że ile można jeść to samo. Dlatego najbardziej chyba się cieszę z tej książki z pomysłami na krewetki. Dobra, przechodzimy dalej. Coś, co już kupiłam bardzo dawno temu i skusiłam się na kolejne opakowanie, bo będąc w Białymstoku wszystko poszło. Jest to nic innego jak kremowe mydło do rąk z ziai, herbata z cynamonem, aromatyczna higiena dłoni. Super, super. Super, moim zdaniem jeszcze raz super. Cena rewelacyjna, pompka, pojemność również fajna, bo to jest 270 ml. Przepiękny zapach, dłonie fajnie nawilżone, cudownie pachną. Także czego chcieć więcej, polecam bardzo serdecznie te mydełka. U mnie sprawdzają się super, to jest to już drugie opakowanie, mama ma też jakiś zapach, nie pamiętam, nie chcę Wam skłamać jaki, ale też sobie chwali, także mydełko z ziai, drugie opakowanie musiało być. Mam jeszcze, słuchajcie, kilka rzeczy, ale jedzeniowych, które zakupiliśmy w tym naszym jarmarku tutaj koło Białegostoku, koło Tykocina, w Kiermusach. Pierwsza rzecz jest to miód nektar lipowy. Zawsze zastanawiam się, jaki miód sobie kupić do Londynu, ale ten jest dobry na nerwy, słuchajcie, na stres, ogólnie na wyciszenie. Także pamiętajcie, miód lipowy jest nie dość, że dobry na przeziębienie, to jeszcze na wyciszenie, na nerwy i działa uspokajająco. Także pokazuję Wam dzisiaj miód lipowy i jeszcze dla osób, które mają powyżej 18 lat, pokażę najlepsze nalewki na świecie. To jest po prostu rewelacja. Również ja te nalewki kupuję w Kiermusach, na tym takim bazarku. Na tym, no to chyba się bazarek nazywa. Nalewka z figowca. Słuchajcie, to jest po prostu pyszne. Dodajemy to z Krzysztofem do kawki, do herbatki. Czasem sobie wieczorkiem, kiedy siedzimy, oglądamy jakiś fajny film, mały taki kieliszeczek dla zdrowotności. Taką naleweczkę nalewamy. Cudowne butelki, smakują rewelacyjnie, ale moim faworytem jest
czysta, słodziutka nalewka malinowa. Także nalewki u mnie również muszą być. Jak jestem w Polsce, to zawsze kupuję miód, kupuję nalewki. I ostatnio mówiłam też Wam, że bardzo tęsknię za chlebem, pysznym chlebem, czy to razowym, czy wielozbożowym, czy dyniowym. Uwielbiam polskie chleby i jedna z Was powiedziała mi: Bugi, kup sobie kilka bochenków i zamroź. Nigdy tak nie robiłam. Chyba raz w życiu tylko mroziłam chleb, ale moim zdaniem to jest dobra opcja. Na spróbowanie zamroziłam sobie tutaj jeden u mamy jakiś tydzień temu. Dzisiaj go odmroziłyśmy i powiem Wam, że smakuje rewelacyjnie. Jest świeżutki i smaczny, także zabiorę ze sobą na pewno jeszcze kilka chlebów razowych, dyniowych, wielozbożowych i po prostu je sobie zamrożę. I słuchajcie, kolejna rzecz to jest pomadka, która mnie bardzo zauroczyła. Ja takich kolorków nigdy nie nosiłam. To jest pomadka z Maybelline, numerek 220. Zobaczcie na kolor. To jest taki nude, brązowy, trochę brudny róż, ale naprawdę przepięknie wygląda na ustach. Postaram się Wam tutaj pokazać. No, kolor jest megaśny. Bardzo mi się podoba, także bardzo się cieszę. I kolejna rzecz, jaką dostałam, to jest kolor Tattoo 24 godziny. Akurat dostałam niebieski kolor, no i nie wiem, może spróbuję, może coś z nim wymyślę. Kolor tak naprawdę nie jest mój, wolałabym jakieś złoto, ale zobaczymy. Może i ten niebieski będzie fajnie wyglądał, no. Także to by było na tyle. Szybkie nowości i prezenty tutaj u mnie z Białego Stoku. Słuchajcie, patrzę cały czas przez okno i śnieg pruszy niesamowicie. Wstawiałam Wam również zdjęcie na Face'a i na Instagram, że w Białymstoku jest po prostu biały puch dookoła i śnieżek cały czas sypie. Wiem, że w Warszawie jeszcze go nie ma. Wiem, że dużo z Was pisało, że u Was w ogóle nie ma śniegu, jest deszczowo, jest jesiennie. Tutaj jest przepięknie biało i powiem Wam, że uwielbiam taką atmosferę i już nie mogę się doczekać świąt. Dziękuję za mile spędzony czas, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia już w kolejnych filmikach. Ściskam Was mocno, pa pa!